To był niezwykły wieczór w klubie Stara Kotłownia. Poświęcono go poezji Elżbiety Czarneckiej-Mikłas. Poetka urodziła się w Bierutowie w województwie dolnośląskim. Obecnie mieszka w Szanowie. Zawodowo związana była z księgowością, a po zakończeniu pracy zainteresowała się poezją. Dopiero od 3 lat zaczęłam pisać, tworzyć i to jest mój jakby konik teraz. Jest wspaniała poezja, proza, którą się czyta, która stwarza właśnie najlepsze takie wątki do pisania wierszy i życie. Co jest inspiracją? Obserwacja. Obserwacja przyrody, ludzi, kawiarnia. Wszystko jest możliwe do napisania, nawet i własny pokój opisałam. Podczas wieczoru poetyckiego w Starej Kotłowni pani Elżbieta przypomniała niektóre z napisanych przez siebie utworów, które zgromadzeni przyjmowali bardzo ciepło. Była okazja, by choć na chwilę zapomnieć o codzienności i pozwolić oczarować się magią poezji, do której inspiracją, jak mówi sama poetka, jest po prostu życie. Niektóre z wierszy już udało jej się wydać. Już mam kilka wierszy wydanych w antologii, w zeszytach i myślę, że wydam. I to może wcześniej nawet niż się komuś zdaje, ale to wszystko ma, jak to mówię, swój czas i swoją porę. Dodatkowo to spotkanie autorskie wzbogaciła muzyka. Na scenie zaprezentowali się młodzi śpiewacy z grupy wokalnej Impresja, prowadzonej w Moksir przez Irenę Paprocką. Występy zachwyciły obecnych. Jak twierdzili, atmosfera tego spotkania była niepowtarzalna. Dla bohaterki wieczoru te kilka godzin było wyjątkowe także z innego względu. Obchodziła tu swoje okrągłe 60. urodziny. Jak na taką okazję przystało, był wspaniały tort i życzenia. Choć jak zdradziła nam pani Elżbieta, jej marzenia właśnie się spełniły, bo swoje okrągłe urodziny spędziła w otoczeniu przyjaciół, czytając poezję.